Hej, cześć, siemano wam ludzie z tej strony, bo to jest kolejny odcinek z Wiedźmina. Słuchajcie, podziałało się trochę poza odcinkami. Słuchajcie, był stream, na którym levelowaliśmy Geralta. Serdecznie zapraszam na streamy, będziemy sobie to dalej, gdzieś tam dalej to tworzyć. I teraz tak, pierwsza podstawowa rzecz, mam prawie pełen set set wiedźmińskiego cechu Gryfa, brakuje mi tylko rękawic, na które chyba nie mam jeszcze, nie mam jeszcze, słuchajcie, materiałów, jak nie mam. Broń stalowa, buty, rękawice. A nie, mam, tylko muszę pójść do odpowiedniego płatnerza. O, no i to nawet sobie możemy to zaraz gdzieś tutaj wykonać, słuchajcie. Tu widzę jakiegoś ziomeczka, sobie z nim może porozmawiajmy, to on gdzieś w środku jest. Zamknięty, a to nie, chyba nie tu. To chyba będzie z drugiej mańki. Także słuchajcie, dzisiaj sobie polecimy do śpiączki. Do śpiączki. Hattori? A to co to? Hello? Ech, na białka herbatki. Elf? Co tutaj można dostać? Pierożki redańskie, specjalność zakładu, serdecznie polecam. A niech mnie Wadgern w moim lokalu. Nie może być. Skąd wiesz, że jestem wiedźminem? Żartujesz, a kto inny używa srebrnych głowni? Mahakamska robota, co? Będzie ze 40 cali. Zna się na robocie? 40,5, ale i tak jestem pod wrażeniem. Fachowiec widzę. Jestem Ape Harhatori, były mistrz miecznictwa, obecnie garmarzu. Geralt z Rivi. Miło cię poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Może pierożka? To mi interesuje. Szukam dobrego miecznika. Znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że trzy miecze na plecach to będzie przesada? Dobre, ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi. Z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chęt do żony Van Horn... Nie wiem, o czym mówić. Ciekawe. Nie będę klienta wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. Co to? Chciałem po prostu miecz kupić, ziomek, miecz. Sporo tych o mieczy, kurde. Nie byle jaki. Dzięki. Zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. O kurde. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego ktoś z takim potencjałem babra się w cieście? Bo to lepszy interes jest, ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W garmarzu nikt nie znika, nie zostaje kaleką. Rozumiem. O? Ktoś kontroluje nowigradzki rynek kowalski? Oficjalnie nie, ale wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta Van Horna, a on ponoć często grywa w karty z Tasakiem. To jest Tasak? Kim jest ten Ernst Van Horn? Zaczynał skromnie, miał mały warsztat w dokach. Był jednak bardzo ambitny. Wiedział, że nie może konkurować z innymi miecznikami na poziomie warsztatu, to szukał innych sposobów. Innych? Tutaj kogoś obrzucić błotem, tutaj wykupić długi za bezcen i przejąć, a jak trafiło na chędożonego nieludzia, to donieść władzom, że jest hawekarem. Rozumiem, że właśnie w ten sposób się ciebie pozbył. No kurde! Poddałem się bez walki. Chodziłem do ratusza, pertraktowałem. Okazało się, że bez sensu. Był już wtedy pod ochroną Tasaka. A w Nowigradzie mało kto się porywa na Tasaka. Bo pewnie jest Tasakiem. Da. Próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No coś ty. To kawał bezwzględnego gnojka. Albo grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo cię nie ma. Rozumiem. Nie mogłeś płacić 1%? Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje świetny dochód, tylko że... Tęsknisz za miechem i kowadłem. Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek. Jakim ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? Chociaż... A może gdybyś ty pomógł mi z dostawami? Zobaczmy, dobry mieczarz z niskim procentem jest dobry. Poszedłbyś ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony. Swego czasu w sprawie dostaw żelaza pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. No tak, on raczej nie przejmuje się embargiem Tasaka.
Tylko że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie. Nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Hmm. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji. Nie, krączki założył z tyłu. Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. No nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawy nowigradzkiego podziemia. Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu sukinsynowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz, katapultę. A statek kosmiczny na 49 levelu? Zgadzam się. Ustaw nam spotkanie. No wiecie, na 30 się dostaje rakietnicę. Się po zmroku. Przy żurawiu w dokach. Dobra, dobra. Fajnie to brzmi. Ja jestem ciekaw, miecz pierogi, na jakim to jest... w tą stronę. Na jakim to jest level poboczny, miecz... 24, łopanie mój, to jeszcze jest za daleko. Dobra, dobra, zatem... Ja bym dalej poszukał, słuchajcie, tego miecznika jednak, bo ja bym z wielką chęcią sobie ogarnął parę rzeczy, ale jak widzę... Co to jest? Kontrabanda. Okej. Gdzie jest rynek? O. Na rynku był jakiś tam kowal, więc ja bym chętnie na ten rynek podbiegł jeszcze, słuchajcie, i zaraz bierzemy się za śpiączkę. Czy śniączkę? Śniączkę, przepraszam. Za śniączkę. Już prawie wbiliśmy 13 level. Chciałbym wykonać sobie te... O, tu jest jakiś ziomek. Tarczę robi. Miecze pierwszego sortu, czy kowal. Co on będzie mógł robić mi? Coś do naostrzenia. Dobra, pomijmy. Pokaż, co to ma ziomuś. Pokaż. Dobra, ja bym chciał tak. To do opędzlowania. W ogóle tego biegałem po tutaj, po okolicach. Po Velen trochę. Po Nowigradzie i kurde, zbierałem tego... Słuchajcie, szajsu. To? 14 poziom wrażenia. No to nawet ten dojebany miecz. Rzemiosło. Aha, on mi zrobi tylko bronię, tak? Ale w sumie, jakbym zobaczył, czy ja mogę coś zrobić. Rozjemca. 17 level. Gmerski miecz stalowy. Jaki damage, panie. Nic. A ze srebrnych? Disglar. Brzmi fajnie. Derped. Dobra, zróbmy sobie go. On jest na mój level? Mój level. A ten? Ale zaraz, chwila, tu jest na 13 levelu ten. Więc ja sobie jeszcze poczekam. Ja bym sobie jeszcze przy okazji naprawił wszystko. Napraw. I szukamy dalej. Bierzemy się zaraz, słuchajcie, za tą misję. Naprawdę, ja muszę to kurde znaleźć. Chory jestem na bidę, o Boże. I zaraz zrobimy, słuchajcie, pełen set. Nie, to nie tutaj. Pełen set cechu żmi, gryfa żmi. Żmi. O, tu jest ziomek od tych rzeczy. O, to tutaj. O, ciebie mi kolego chodziło. Miecze płatnesz. Kowalsku płatny. Bardzo się cieszę, ziomuś. Kurde, 10 minut odcinka, ja jeszcze nic nie zrobiłem, kurde. Dobra, opędzlujmy to, czy coś ma ciekawego? Co mogłoby mnie zainteresować? Generalnie to chyba nie. Nope. Nie, zdecydowanie chyba nie będzie nic... Buty. Esencja z potwora, no właśnie tych butów mi brakuje, rękawice. Rękawice wiedźmińskiego cechu gryfa. Średni pancerz i no to ma bonusów, panie. A czego ja potrzebuję do tego, do butów? Co to jest? Esencja potwora, o mój Boż. O mój Boż. O, zapytajmy go jeszcze to. Umiałbyś wykonać pancerz mistrzowskiej jakości? Egzamin czeladniczy wprawdzie zdałem, ale majstersztyku jeszcze nie mam na koncie. Mógłbyś spróbować w Velen. Mieszka tam jeden taki krasnolud, nazywa się Fergus. Ludzie w cechu mówią, że na południe od Pontaru nikt lepszych pancerzy nie kuje. Z Fergusem gadałem, ziomek. Dobra.
Bywaj. Dobra, dobra, dobra. Rękawice. Tu mam rękawice tropiciela, ale zobaczcie teraz. O, tak. No i to mnie się podoba, słuchajcie. Jeszcze tylko budki i pełen full cech. Full pancerz. Dobra. Zatem... Dobra, dobra, dobra. Zatem lećmy do śniączki. To nie będą mnie gonić teraz. Dobra, tutaj pobiegnę. Tędy. Ten śpi już tutaj. Nie, 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 nie. Najpierw do śniączki. Zdecydowanie najpierw do śniączki, później się wykrzyknikami zajmiemy. Gdzieś tam w pobocznowych odcinkach z pobocznowych misji. Dobra, 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 dobra. Ona tutaj gdzieś jest. No to Geralt żeś powiedział, co wiedział, gdzie to jest. Jak to się wchodzi? Tutaj? Chyba tutaj. Tak. Zobaczmy, co nas czeka. Ależ ten sedy... Znalazłeś się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jongher. Z tych de Jongher. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendację. Mój ojciec mawiał. Wszyscy powinni znać twoje zasługi, synu. Nie ukrywaj ich przed światem. No, no, no. Dobra. Szukam Corin Tilly. Tak jest. Dobrze trafiłeś, tak jest. Bo Corin jest w moim domu. Od kilku dni śni jego historię. Po co ci historię? Jesteś bankierem, a nie historykiem. Po co chcesz znać historię domu? Widzisz, kupiłem tę nieruchomość niedawno. Kosztowała majątek, a potem okazało się, że w tym domu straszy. Boję się, że jest nawiedzony. Jakie są objawy? Rozmaite. W nocy słychać jakieś chichoty. Na strychu jakby ktoś przesuwał meble, a w zeszłym tygodniu, nie uwierzysz, w salonie znalazłem ludzkie odchody. Ziomek, masz bezdomnych! Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem. Więc chyba znasz się na rzeczy. Chodź. O mój Boż, o mój Boż. Drugi miecz masz na wypadek, gdyby pierwszy się złamał. Nie, żeby ci go wsadzić w dupę. Rozsądnie. Dobra, dobra, dobra. Na lepszą okazję nie omieszkam mu opierdolić tego mieszkanka, nie? Odszukaj książkę w starym domu. Może coś znajdę ciekawego, sztaba stali. Świecznik, pierdoły jakieś. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewaj jej, proszę. Zwierzęcie niżej. Wejdźmy tam. Przestanie. O kuźwa, kto to jest? Bożątko? Shit, boobies! Obudź się, to tylko sen. Obudź się. Kurde, przerąbana robota. Co to? Lalka, poddasz. Co tu się do diaska dzieje? Okej, okay, dobra. W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewaj, proszę. Poddaszę. Okej, okay, dobra. Wejdźmy tam. Geralt, no. Nie robi. To mam... Oczywiście, pierosz. Zostawię przejście do pokoju obok. No. No to Ardzik. Dziękuję i już jest po sprawie. Czyste srebro. Podnieś. Rysunek kołyski.
Kartka nakreślona, z których odwiązana dzieło dziecka. No, taka powiem. Bardzo anarchiczna kreska. Boże, ile on tu ma zapasów. Boże, musiałem zrobić jakieś postać. Ja się nie obraziłem, bo pierdolę całe. Dziwne to wszystko. Lalka na rysunku leży w kołysce. Może powinienem rozejrzeć się za tą kołyską. No, wypadałoby, Geralt. Wypadałoby. Otóż lalkę do łóżeczka. No, świetny. Generalnie. Jezu, ile on tu miał alkoholu. Chryste. Dobra, zejdźmy niżej. Odejdź stąd. Nie lub tego. Zostaw. Czysta. O, co to jest? Kubek. Właśnie o tym... Kurwa, ona się sama rusza. Shit, man! Co się dzieje? What the fuck? Co jest do cholery? Kolejne arcydzieło. Piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. W takim razie trzeba by znaleźć piec. Pierwsze piętro? Odmóż to, błagam. To krew. Piec chlebowy. Proszę. Dobra, zbadaj piec. Czy to niżej? Jeszcze niżej? Boże, mu to wszystko pędzlole. Nie zostanie... Już nigdy więcej Wiedźmina nie zatrudni. Autentycznie, nie? Dobra, dobra. Jest i piec. Mamy i piec. Zobaczmy, co nas tam czeka. To stworzenie wygląda mi nieporządko. Albo coś w tym stylu. No! Drugie, porządko. Przestraszyłeś się? Strasznie. Przestraszyłeś się, co? Widzę, że się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary, ale fajnie. Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? Co to, pobawić się już nie wolno? Co ty się bawisz? Tamta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. Śmieszne, co? Boże! Śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze Śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Dobra, tak zaproszę. Mam szczęście, że ja akurat wiem, że jesteś niegroźnym bożątkiem, ale inni mogą nie wiedzieć i wtedy... A ty skąd niby wiesz, że jestem bożątkiem? Skąd? Skąd? No skąd? Wyglądasz jak bożątko, zachowujesz się jak bożątko. Po prostu jesteś bożątkiem. Przez ciebie Śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Właśnie, laska. Ja nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździła? Chryste, panie. Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A to nie bezdomny! Ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć. Tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Ale ja nie chcę! Nie chcę, nie chcę! Dobrze, dogadajmy się z nią jakoś, bo nie chcę niszczyć jej. Miejsce dla bożątek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój Śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja, powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem Wiedźminem, uwierzy mi. Tak, tak, tak! Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani Dudu! Jesteś bardzo ładny, wiesz? Jezus Maria, jeszcze podrywaczka. Nie często to słyszę. Dzięki. A teraz idź obudzić Śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się. To jest zasada, słuchajcie, mniejszego zła.
To jest zasada mniejszego zła, dlatego że no... To nie jest tak, że cel uświęca środki, natomiast wobec tego chałupa, mech. Dobra, pogadajmy ze śniączką. O, już się obudziła. Siemaneczko, Konitili. W sumie to ładna laska z ciebie. Brrr. Kim jesteś? Zwycięzcą. Przysłała mnie do ciebie Triss Merigold. Do. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Smacznego. Brzmi idiotycznie. Ale we śnie było to całkiem realne i wcale niezabawne. To dzieło Bożątka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Jezus Maria. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. A więc jesteśmy umówieni. Większego dekoltu laska się nie dało zamontować na tym twoim cysko dźwigu. O Jezu, no i znowu widzisz z tym rasistą. Nie rasistą, tylko seksistą. Dobra. Dobra. Lecimy z nią pogadać. Znaczy, tu jest jakoś wyjście, tędy. Dobra, i pogadajmy z tym ziomeczkiem. A, w sumie odpalić kocenka. Widziałem, że Corin Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? Dobra, powiedzmy mu prawdę. W domu zalęgło się Bożątko o imieniu Sara. Jest wyjątkowo złośliwa. Zostawiłem ją w spokoju, ale powinieneś o niej wiedzieć. Dziękuję za szczerość. A nie pozbyłbyś się tego stworzenia? Sam sobie możesz poradzić. Wystarczy, że napalisz w piecu łopianem. Bożątka nie cierpią łopianowego dymu. Z pewnością ucieknie. Nie będę wdawał się w wojny z potworami. Srał pies Bożątko i ten dom. Sprzedam go jakiemuś frajerowi. Gościu mają do interesów. Ja już go lubię. Dobra. Idźmy do tej karczmy. Słuchajcie, idźmy. Płotka. Gdzieś ty się laska zrespiła, o panie. Zanim ona się dojdzie, bo... Człowiek skurwiela juniora. Kto to w ogóle jest? Co ja sobie w porządku i spokojnie dobiegnę, tak? Tak, dobra. Ja też, wiesz, ja też nie widzę kurestwa. Tutaj, a tu jest Złoty Jesiotr. Nie szukamy. I siomek nie szukamy. Dobra, ale gdzie jest laska moja? A na górze, dobra. Tu wylezę po tych schodach. Okej, doki. Tutaj. O, jest i korni. Siemaneczko, laseczko. Tutaj przeprowadzam seansę śnienia. No, widzę. Czegoś takiego. A tym bardziej nie brałem udziału w takim seansie. Pokieruję tobą. Najpierw musimy się dostroić. Ja będę zadawała pytania, a ty będziesz odpowiadał. Ważne, żeby twoje odpowiedzi były szczere, płynące z głębi serca. Dobra, postaramy się. Dobra. Lecimy z tematem. Zaczynajmy. Szkoda czasu. Opowiedz mi jedno wspomnienie związane z tą dziewczyną. Czemu to ma służyć? Współpracuj, proszę. Opowiedz mi najsilniejsze wspomnienie o... Ciri. Dziewczyna ma na imię Ciri. W sumie to Cyrilla. Kiedyś żyła mi życie, była obecna przy mojej śmierci. Pamiętam pierwsze spotkanie. Kiedyś wykonałem pewne zlecenie. Gdy kazano mi wybrać nagrodę, skorzystałem z prawa niespodzianki. Nie sądziłem, że kiedykolwiek spotkam dziecko, które zostało mi obiecane. Po latach przedzierałem się przez Brokilon. W lesie spotkałem dziewczynkę i na początku nie wiedziałem, kim ona jest. Dryady chciały ją zatrzymać i zmienić w jedną z nich, ale woda Brokilonu nie zadziałała w jej przypadku. Ciri wróciła ze mną. Odesłałem ją do jej babki, ale już wtedy byłem z nią bardzo związany. Przeznaczenie? Lwica z Cintry. Coś więcej. I babka.
Czy chcesz podzielić się jeszcze jednym wspomnieniem? Dobra, spróbujmy. Tak, ktoś bym jeszcze opowiedział o niej. Jestem ciekaw, jak potoczy się te historie. Mamy czas. Jeszcze jedno i lecimy dalej. Trenowałem w Carmoren... Dobra. O treningu. Po drugiej wojnie z Nilfgaardem Ciri straciła rodziców. Nie wiedziałem, co zrobić z małą dziewczynką, więc zabrałem ją do Carmoren. Trening szermierczy i kondycyjny nie mógł jej zaszkodzić. Vesemir od razu ją polubił. Eskel grał z nią w łapki. Pamiętam, jak stała na zrujnowanym murze i luźna cegła usunęła jej się spod stopy. Złapałem ją w ostatniej chwili. Ale najmocniej pamiętam moment, w którym wyszła z pokoju, ubrana w sukienkę i powiedziała, że jest niedysponowana. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że Ciri dorasta, a ja jestem bezradny. Miała miesiączkę po prostu, no. Czy chcesz mi opowiedzieć coś jeszcze? Nie, już progresujmy dalej. Nie, kontynuujmy. Powiedziałeś, że dziewczyna ma zdolności. Opowiedz mi o nich. Dobra. Prawdopodobnie to jest... Ona jest dzieckiem starszej krwi. Potomkinią Falki Krwawej, tej okrutnej rebeliantki, którą spalono na stosie? Przepowiednie mówią, że z przeklętej krwi wichrzycielki narodzi się niszczyciel światów. To tylko legenda. Ciekawe. Wiesz, kiedy legenda przestaje być legendą? Gdy ktoś zaczyna w nią wierzyć. Dobrze, że nie rozpowiadasz o dziewczynie na prawo i lewo. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? No, tak. Im więcej, tym chyba ten sen będzie... Jeszcze coś. Bardziej... wiarygodny. Ma kłopot z tym. Pamiętam, że Ciri miała kłopot z opanowaniem swoich zdolności. Gdy Yennefer uczyła ją składać proste zaklęcie, Ciri kompletnie zniszczyła szopę przy świątyni. Bardzo się tym przejęła, to była zwykła stara szopa. Wiem, że długo uczyła się kontrolować umiejętności, ale chyba dotąd nie panuje nad nimi w pełni. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Nie, progresujmy. Teraz już progresujmy. Nie. Nie. Czy możemy już zacząć? Oczywiście. Wiedziałam. Ojo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 j
kontynuujmy, proszę. Połóż się wygodnie i spróbuj się zrelaksować. Chociaż w sumie na Geralcie te mutacje nie wzięły. ...za rękę i będziesz opowiadał o Ciri. Mów, gdzie według ciebie może być, jakich ma przyjaciół. Tak. Jeśli Ciri nie mogła mnie znaleźć, na pewno szukała pomocy u przyjaciół. Kogo masz na myśli? Yennefer i Triss. Yennefer nie było w Nowigradzie. Triss była, ale Ciri do niej nie dotarła. Może Jaskier? Bardzo się lubili. Ciekawe. Bardzo rzadki widok. Geralt zdjął miecze. Teraz sobie będzie dziergać. Jaskier? Jaskółka! Ultra Ciri. Zirael przecież. Kłócili się? Chyba się na nią obraził wobec tego. Ale Ciri już nie było. Uciekał? Albo się przed czymś chował. Kurwa mać. Co do cholery? Interesująca wizja. Muszę przyznać. No, najpierw śniłem o jaskółce, a potem przyszły koszmary. Czasem pojawiają się dodatkowe sny. Nie tylko o przeszłości, ale i o przyszłości. Jaskółka symbolizuje Ciri. Skontaktowała się z Jaskrem. Nie wiedziałem, że Jaskier jest w mieście. Ten poeta. Słyszałam o nim. Odziedziczył szałwie i rozmaryn.
knajpie? Knajpie przy... Jej rozmaryn? Gdzie to jest? Przy wejściu do Nowigradu od strony dzielnicy Czerwonych Latarni. O matko! Idealne miejsce dla Jaskra. Idealne. Jaskiero dziedziczył burdel? Tak słyszałam. Dobra, lećmy dalej. Dziękuję za pomoc. Powodzenia, Wiedźminie. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Dobra. I do Shaovi. Co my tu mamy? Kubek. Bardzo chętnie. Bardzo, bardzo kurwa chętnie. Dobra. Dobra, 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 dobra. Zakończyliśmy to. Ona coś mnie w krzyżu strzyka. Ej, siwy! Czemu ociwiałeś? Pohandlujmy z kaczmarzem. Co podać? Pierdol. Pokaż mi swoje towary. Standardowa tutaj procedura. Nie, tutaj nie chcę tego sprzedawać, ale chętnie open z lole. To. I to. Natomiast kupiłbym sobie jedzenie. Bo zawsze to jest problem z nim później. Dobra. A czy się mogę jeszcze tutaj mu open zlolić? Jakieś rupiecie tutaj. O, od razu lepiej to wygląda. Tutaj. O, oczywiście, że mogę. Tylko, że za grosze. Świetnie. Dobra. Spadajmy stąd. Dobra, słuchajcie. Mamy 30 minut odcinka. Ja sobie stąd wyjdę. Tu jest jakiś jeszcze wykrzyknik. Ja sobie z nim pokażę. Jezus Maria, jaki urok to straczka. Jebany. Niezu. Przychodzisz może w sprawie ogłoszenia? Jakiego ogłoszenia? Nie do końca. A o co chodzi? Dobrze słyszałem, że szukasz towarzysza na jakąś wyprawę? Nie jakąś, tylko za morze. Widzisz, jak mnie w 1242 zaciągali do piechoty, obiecałem mojej kochanej Letcie, że wrócę z frontu żywy, a do tego przywiozę jej perłę ze Skellige. I to nie pierwszą, lepszą, tylko czarną, najcenniejszą i najrzadszą. Ziomek, no to naprawdę duża obietnica. Fantazję. No tak, tyle, że skończyło się na słowach. Z wojenki wróciłem tamtej i następnych, ale przysięgi nie spełniłem. Nadeszła pora to zmienić, bo jak nie teraz, to kiedy? Tylko zdążyłem się w międzyczasie zestarzeć, widzisz zresztą. Sam sobie nie poradzę. Potrzebuję jakiegoś ramienia, na którym mógłbym się wesprzeć. Znaczy frajera, który będzie za ciebie walczył. Najlepsze. No, to jak będzie? Pomóżmy mu. Każdy zdanie experience zawsze się przyda. Jeśli masz czym zapłacić, pomogę ci. O złoto się nie martw. Sporo go z różnych wojen zwiozłem. Spotkamy się na miejscu, przy zarwanym moście pod Arinbjorn. Stamtąd jest już tylko parę kroków do łowiska, gdzie ponoć rodzą się te czarne perły. Może być? No pasi, pasi. Tam jakaś dziwka idzie. Proszę. Dobra. Dobra, słuchajcie, dobra, dobra. Mamy 30 minut odcinka, więc w tym miejscu będziemy kończyć, słuchajcie. To było na tyle, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć!